Dobra, moi drodzy, czas na kolejną relację, tym razem można powiedzieć z mojego, prawie bym powiedział, rodzinnego miasta, a raczej z miejscowości, w której mieszkam tu już od 6 lat, czyli Krakowa. Czas, mam nadzieję, podbić Kraków. Dzisiaj forma na jakieś 80%, ponieważ osoby, które mnie śledzą, wiedzą, że czeka mnie teraz dość mocny maraton, czyli później jeszcze 3 kolejne starty, m.in. Ostrawa, Portugalia i Hiszpania. Oczywiście na tym nie kończę jeszcze sezonu, bo będę startował przynajmniej do listopada. Na bieżąco będziecie się dowiadywać, jakie to będą zawody. Natomiast tak jak mówię, no tutaj forma przygotowana na jakieś 80%. Zdaję sobie sprawę, że no tutaj mamy akurat Puchar Południowej Polski też, gdzie jest kategoria Open, więc może się zdarzyć, że jakiś zawodnik cięższy czy nawet lżejszy będzie miał tą lepszą formę. Natomiast no, ja postarałem się nie podjadać gdzieś między zawodami, jedynie gdzieś tam w majówkę skrobnąłem z schabowego i tak dalej. Natomiast tok przygotowań nie został przerwany. Myślę, że forma jest naprawdę dobra. Może być lepsza i myślę, że takie swoje 100% zaprezentuję na Portugalii, gdzie ta waga musi być 85 kg, więc gdzieś tam kolejny raz trzeba będzie się postarać, żeby faktycznie to 85 kg uzyskać. A tymczasem co? Zbieramy się na weryfikację. Zawody odgrywają się w kinie Kijów. Start weryfikacji to godzina 10 do 11.30, natomiast Uniwersyteckie Mistrzostwa Polski zaczynają się o 12, bo w nich też biorę udział. Natomiast później od godziny gdzieś 15 rusza Puchar Południowej Polski. Jeżeli chodzi o Uniwersyteckie Mistrzostwa Polski, to są kulturystyczne jakby dwie kategorie. Jeżeli chodzi o kulturystykę ekstremalną, 80 i plus 80, więc tutaj wagą się nie przejmuję zarówno w jednych, jak i w drugich zawodach, bo na Pucharze Południowej Polski, tak jak wspominałem, jest kategoria Open, czyli wszyscy zawodnicy niezależnie od wagi i tam prawdopodobnie będzie około 20 zawodników, więc no, będzie się działo na tej scenie. Także myślę, że duża też widownia tutaj krakowska, wielu znajomych będzie obserwować. No i ci, którzy nie mogli dotrzeć dnia dzisiejszego, zobaczą sobie tą mini relację, mam nadzieję, że fajną, na naszym kanale Sixpack TV. Także zapraszam Was do oglądania, my widzimy się już później z hali. I zaczynamy weryfikację. Do niej. Scena jest bardzo jasno oświetlona, więc na pewno i zdjęcia będą fajne i cała oprawa. Piotruś? Dzień dobry. Czekaj, bo no. Coś się przybliżył. Czekamy właśnie na weryfikację, znaczy czekamy w kolejce na weryfikację. Trochę osób się ustawiło, ale bardzo fajne oświetlenie, więc myślę, że ta forma, nawet jak ktoś nie ma, to i tak będzie. Patrzcie, moi drodzy, czym można się ładować? Żelki, ptasie mleczko i masło żowe? Tak. Zobaczcie. Iris. AWF Kraków. Chyba to zestaw pojuwenaliowy, tylko flaszki ci brakuje. Dobra. Teraz fitness plażowe, kategoria wyższa. Panowie, spodziewaliśmy się na 18. Ode mnie Wojtek, zobaczymy, które będzie miało miejsce. Już dekoracja, więc lecę szybko. Miejsce piąte. Wojciech Kobus, AWF Kraków. Piąte miejsce, super. Pierwszy start, piąte miejsce, bardzo ładnie. Polski Szkół Wyższych Fitness Plażowy na rok 2017 został Łukasz Majku, Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków. Wojtek. Moje gratulacje, ja jestem, mówię, zadowolony. Dzięki bardzo. Jest nagroda, jest. Pierwszy start, finał właśnie w debiutach, piąte miejsce, tak jak już tutaj wcześniej jak nagrywałem. Także walczymy dalej, co? Puchar jest jeszcze, więc na pucharze też warto walczyć o finał i o jak najwyższe miejsce. Czasami jak na debiut, to jestem bardzo zadowolony. Super, dobra. To lecimy na górę, ja też zaczynam się smarować, bo zaraz moje wyjście, także zobaczymy, jak to będzie. Różki mi zrobią? Lepiej. Cześć. Jak wyjdziecie, ja pójdę tam przy drzwiach, dobra? Musisz się krzyknąć, dziękuję.
something just to answer your call. Cause you care, but you don't. You can leave, but you won't let me go. You think it's easy just to gain some kind of control. I'm running fast and making sense of it all. Cause I would if I could, and I've been there, you sure let me go. Jestem już po drugiej rundzie finałowej, znaczy w sumie pierwszej finałowej, czyli połowach obowiązkowych. Teraz czekam na swój układ powolny. Myślę, że pamiętam go dość dobrze i będzie on dobry. Więc co? Jak dla was, miłego oglądania, ale ja lecę robić swoją robotę. The situation is the worst that I've ever known. You're seeing things that I can see on my own. Cause I would if I could. Dobra, moi drodzy, tak na szybko informacja. Udało się wygrać swoją kategorię, czyli Uniwersyteckie Mistrzostwa Polski, kategorię Open, czyli do 26 roku możecie pomachać, 26 roku życia, a teraz czekamy na Puchar Południowej Polski, gdzie też będzie kulturystyka Open, no i zmierzę się chyba z 16 zawodnikami, więc tutaj poziom też na pewno będzie dużo wyższy, ale mam nadzieję, że uda się też jakieś wysokie miejsce zająć. Najlepiej byłoby pierwsze, tak, natomiast no, mam tutaj kilka dobrych zawodników, więc no, zobaczymy, tak, ja dam z siebie wszystko. Ja tutaj się widzicie pompuję, natomiast cała ekipa pracuje na to, żeby wyglądał zajebiście. Michałek przygotowuje mi przed treningówkę. Nie mogło iść inaczej. Lekka porcja arginy. Łapki dasz raz do góry? No, teraz nie wiem, muszę puścić. Nie zapominaj o glicerolu. No, przepraszam. Tomek nie wiem. Pomóż ci, Paulo? See you.
Okej, moi drodzy, pewnie już widzieliście tam, jak Paula nagrywało, udało się wygrać Puchar Polski Południowej, czyli tą kategorię Open. No, byłem przeszczęśliwy, a teraz jesteśmy, można powiedzieć, całą ekipą u babci Maliny, także lokowanie produktów, może to będzie mój nowy sponsor. Natomiast ja niestety, ze względu na to, że za tydzień mam ostrawę, ryż z kurczakiem i niskie węgle, natomiast pozostała część ekipy tutaj ma pozamawiane pyszności. Na razie oni patrzą, jak jem, natomiast pewnie za chwilkę to ja będę się ślinił, jak będą wpierniczać jakieś dobroci. No ale no właśnie, to mięso to też dla mnie byłby rarytas. Aha, no właśnie, tutaj moi drodzy, bo na zdjęciu pewnie też to zobaczycie. Tu macie mojego tatę, którego już wcześniej poznaliście, a obok macie tatę mojego taty, czyli trzy pokolenia aboreckich. No nie jesteśmy podobni chyba, nie. No. Na szczęście fryzurę chyba odziedziczyłem po mojej świętej pamięci mamie i to jest na pewno plus. No i tak jak mówiłem, zobaczcie, ja już skończyłem, także puściutko. No, a tutaj rarytasiki Michał, co to zamówione? Befsztyk z ziemniakami i z mizerią. Dobra. Tato, co zamówione? Cielęcinka z mizerią. Mhm. Dziadziuś, też taki zestaw? Cielęcinka. Paulcia? Dublet Michała. Dublet Michała. A co ma Monika? Monika, co masz? A. Nóż i widelec. Fajnie. Nie, Monika jeszcze czeka, bo chyba łapią jej dopiero mięso.